Cześć, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj zajmuję się uprawą podsiew kukurydzy. Uprawę wykonuję broną talerzową 3-metrową. No mały sprzęt, ale daję sobie jeszcze radę. Chciałem ją już sprzedać, ale ogółem podoba mi się jej praca i sobie jeżdżę. Mogłem zaczepić renówkę, ale renówkę mam podczepioną pod opryskiwacz i po prostu nie chciało mi się jej przeczepiać, a te niecałe 3 hektary po prostu może ten sobie case tutaj iść. Kukurydza będzie dzisiaj wysiana. Warunki są jakie są, jest dość mokro. Wczoraj padało, a nie miało. Przedwczoraj była ulewa 15 litrów wody, z czego 5 litrów spadło w 5 minut razem z gradem. I niestety cebulę nam trochę wykosiło, ale widać, że odbija, więc jest jakaś nadzieja. No i niestety, ale przedwczoraj niektórym osobom znowu pozalewało jakieś dołki gdzieś tam, gdzie mieli już uprawione, mieli przygotowane pod kukurydzę. I znowu woda, znowu mokro i znowu Polska się dzieli na dwa rejony. Polska, gdzie pada i Polska, gdzie nie pada. Tam znajomy spod Sandomierza mówi, że nie spadło u niego od świąt ani kropla wody, więc no to jest znowu tragedia. Ja wiem, co wy czujecie tam na południu, bo u nas były też susze w 2013, już w ogóle w 2015 to była katastrofa. Ale no, nie wiadomo, co gorsze, czy ograniczenie plonów przez suszę, czy za pozalewane działki, niezebrane plony, bądź w ogóle niezasiane rośliny. Nie wiadomo, które zło jest większe. Ale wracając do tematu, kukurydza talizman syngenty dzisiaj będzie posiana w ilości 85 tysięcy roślin na hektar. Z dwóch powodów. Raz, że po prostu pasują mi takie jednostki. Dwa, że nie chcę jakoś tam zaniżać tych norm, nie wiadomo jak mocno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, uczę się dopiero tej uprawy, tej rośliny, więc będziemy sobie kombinować może w przyszłym roku, w tym roku 85 roślin postanowione i tak będzie zrobione. W podsiewacz pójdzie fosforon amonu w ilości 100 kg na hektar. Fosforon amonu, czyli azot i fosfor w procentowej ilości, dokładnie teraz 10,46. Jakby coś, to mnie poprawcie, albo sam się poprawię w opisie. Tutaj zasobność gleby w fosfor jest wysoka, ale jak dobrze wiecie, kukurydza jest rośliną wrażliwą na niedobory fosforu, szczególnie w tych pierwszych fazach rozwojowych. I jeżeli ten fosfor będzie blisko korzenia, im bliżej fosfor będzie korzenia, tym lepiej dla kukurydzy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Zabieg herbicydowy nie będzie wykonany dzisiaj, będzie wykonany albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Zobaczymy, jakie będą warunki. Bo z tego powodu, że przychodzą przymrozki. Dzisiaj było tylko 2 stopnie na 2 metrach wysokości. A wiadomo, przymrozki no, mogą ograniczyć działanie środków. Jeżeli dajemy na to, wykonujemy zabieg skracania i przyjdzie nam przymrozek, no to możemy sobie nieźle jakieś tam rośliny poharatać, nazwijmy to tak. I trzeba się tych przymrozków strzec. I no, mówię, wykonam ten zabieg za 2-3 dni, jak te przymrozki, ryzyko tych przymrozków, wystąpienia przymrozków ustąpi. No miejmy nadzieję, no jak chciałem sobie, w ogóle przymrozków nie miało być w przeciągu następnych 2 tygodni. No ale jak sami wiecie, prognozy długoterminowe lubią płatać figle. Tak naprawdę można wierzyć na 2-3 dni w prognozy. Tutaj nie ma na tym polu perzu. Lumax nie zwalcza perzu. Jest to taki mały mankament tego oprysku, ale z drugiej strony nie wiem, czy lepiej zwalczać pest kukurydzy, czy zwalczyć go
przed uprawą. Moim zdaniem chyba lepiej zwalczać na wszelkie sposoby ten pesz przed uprawą, bo na wszelkie opryski nalistne, i tu nie ma co ukrywać, one mogą hamować naszą uprawę główną, no w tym przypadku kukurydzy, ale no niestety no każdy oprysk w jakiejś tam większej dawce, nawet takiej zalecane do danej uprawy, może w tej uprawie poczynić jakieś szkody, jak przyhamować rośliny. No na przykładzie rzepaku też mamy środki zarejestrowane w rzepaku, które pozwalają nam zwalczyć pesz, ale no musimy się liczyć z tym, że niestety ta roślina też dostanie po łbie, przysłowiowo po łbie, po głowie, i możemy obniżyć plony swojego rzepaku, a w tym przypadku tutaj kukurydzy. No Lumax nie zwalcza peżu, ale też no jest zarejestrowany do fazy trzech liści i można go stosować w fazie trzech liści powschodowo, ale no z opinii użytkowników wynika, że nie ma żadnego zahamowania wzrostu, że ten środek nie działa jakoś agresywnie w stosunku do kukurydzy, więc no nie boję się, że tutaj ta kukurydza będzie zahamowana. Będę miał porównanie z opryskiem, który będzie wykonywał mój kolega, więc będę sobie mógł porównać działanie dwóch środków na samą kukurydzę, czy że tak powiem, zapewnienia innych użytkowników i zapewnienia firmy są prawdziwe. No mam nadzieję, że tak i na pewno sprawdzę to. Myślę, że nawet zrobię jakiś film pokazujący, czy ten środek miał jakieś działanie, jakiś wpływ na kukurydzę. Oby nie, no porównując z innymi środkami, no tam opinii jest bardzo dużo i no niektórzy mówią właśnie, że inne środki często hamują wzrost tej kukurydzy na jakiś czas, potrafią na nią oddziaływać. A tutaj no nie spotkałem się z żadnym takim głosem, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno wyzwaniem będzie, nie wiem czy widzisz na kamerze, na pewno będzie wyzwaniem rzepak. Jak miał rosnąć, to nie rosnął. Ale teraz wybija się, nawet widać gdzieniegdzie takie pojedyncze żółte, nawet już liście, no bo po prostu jak był przykryty, to pożółkł, nie miał światła, nie zachodziła fotosynteza i tak dalej, więc po prostu liście się zrobiły żółte. No tutaj ten rzepak był zlikwidowany z powodu wymarznięć, ale pojedyncze rośliny gdzieś tam odbijały, wiadomo jak to w życiu, każdy chce wydać potomstwo, chce wydać nasiona i jeżeli gdzieś tam jakaś chrzta życia się jeszcze pojawiała, to po prostu ten rzepak zaczął gdzieś tam pojedyncze pędy swoje wypuszczać. I no środek jest zarejestrowany, ma w etykiecie napisane, że zwalcza samosiewy rzepaku. Tutaj jest ten rzepak w trochę wyższej fazie rozwojowej, zobaczymy jak to wszystko podziała, czy on go zwalczy. No mam nadzieję, że tak. Ale wszystko będzie udokumentowane, więc zobaczycie też na własne oczy, jak to podziałało. Mogłem pomysł na filmy z oprysków, ale troszkę inaczej chcę je robić niż to jest robione często. Chcę mówić, czym robię, jakie ma substancje, jak dana substancja działa. Zobaczymy, czy te filmy się przyjmą, czy wam się spodobają. I to na teraz, jeszcze wracając do tej uprawy, tutaj nie wymarzł tylko i wyłącznie rzepak, wymarzł też mój kochany groch ozimy. Groch ozimy przetrwał tą największą falę mrozów, wtedy jak tutaj u nas było po minus 17 stopni na 2 metrach, on to przetrwał, tak samo przetrwał ten rzepak. Zaczęły się robić zielone rządki, bo się zrobiło cieplej. On fajnie odbijał, nawet wrzucę zdjęcie na rolnika, żeby pokazać, że ten groch był żywy. On normalnie, mówię, rośliny zaczęły się zielenić. No i przyszedł ten nieszczęsny weekend z tymi wiatrami i mrozem. I też było po minus 15, minus 14 stopni. I niestety
groch tego nie wstrzymał, tak samo jak nie wstrzymał tego rzepak. Najśmieszniejsze jest to, że wypadło tylko to jedno pole. Reszta rzepaku jest w mojej ocenie na 4, 4,5. Jak na te warunki, jak na warunki z jesieni, więc jest ok, ale no tutaj ta sama odmiana, która była wysiana na innym polu, to samo nawożenie i no niestety wyleciała. No ale jak to się mówi, życie bywa, groch też wyleciał, ale ja się nie poddaję, spokojnie. Mam pomysł, jak go wysiać może troszkę inaczej, żeby w końcu się udało. No ale niestety nad warunkami pogodowymi nie mamy władzy, nie mamy na nią wpływu. I no to wszystko zależy od góry. Dobra, teraz tyle z uprawy i za chwilę zapraszam Was na sam siew kukurydzy. Godzina 17, kończymy siewy kukurydzy Talisman, 85 tysięcy roślin na hektar. Usługę wykonuje kolega Krystian. Siejemy siewnikiem czterorzędowym Becker z podsiewem nawozu Polida w ilości 100 kg na hektar. Tak jak mówiłem, tutaj jest uprawa bezorkowa. To pole nie było rolne tak naprawdę już od 4 lat. Mamy kolegę jeszcze. Nie było orane od 4 lat, ale widać trochę obornika, który pozostaje na wierzchu. Niestety jest to taka mała wada uprawy bezorkowej. Też zauważyłem, że czeka mnie jeszcze małe zbieranie kamieni, mimo że były zbierane już po uprawie agregatem bezorkowym. Jednak jeszcze troszkę kamieni się tutaj wykulnęło. Ziemia już od uprawy troszeczkę obeschła, jednak to miejscami jeszcze widać, że jest dość mokro, ale miejmy nadzieję, że ta ziemia się nam nie poskleja tam w jakichś mokrzejszych dołkach i kukurydza nie będzie miała problemu z wyjściem. No i tak naprawdę z siewu kukurydzy wszystko. Tak jak mówiłem, zrobię film z zabiegu herbicydowego, zabiegu Lumaxem. No i czekajcie też na inne filmiki. Może dzisiaj jeszcze nagram zabieg herbicydowy w soi, w którym to będzie użyta pendimetalina, linuron oraz metrybuzyna, ale o szczegółach powiem w filmiku, jeżeli uda mi się go dzisiaj nagrać, bo jeszcze pracy mam dużo, jak nie dzisiaj to jutro. I pozdrawiamy serdecznie razem z Krystianem. Do usłyszenia.